Cześć, nazywam się Maciek. To jest 321 krypto. Zaczynamy! Wszystko, co powiem z wyłącznie, moim zdaniem nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna, po nią się do doradcy inwestycyjnego. Ja tu tylko sprzedaję jajka i pamiętajcie, że moje kury są malowane na żółto, tak, żeby odpowiadały moim certyfikatom, też zrobionym z żółtego koloru. I tam część z was mówiła, że jakiś audio jest słabe albo coś w tym stylu, ale nie wiem, no ja to mam normalnie wszystko podłączone, tak jak było. Nawet jak odsłuchuję czasami te pliki, yy, yy, które nagrywam, no to audio jest na tym normalnym poziomie. Jak yy, renderuję coś albo sprawdzam ścieżkę, jak renderuję czasami, 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 jak jest wywiad albo coś, no to muszę renderować to. To też sprawdzam i też jest ok, więc może w, na początku, nie wiem, wiecie, zanim się zbuforuje ten film na YouTube to czasami jak jest duży, jak ma z, plik ma z 2-3 giga, to trwa to z jakiejś godziny do dwóch, więc może dlatego, także no dobra, kończę pierdzielić jedziemy z tematem, nie chcę dzisiaj długo ten odcinek otrzymać, bo wczorajszy odcinek był bardzo długi i jak ktoś nie obejrzał właśnie z tą kancelarią to warto jeszcze tam sobie kuknąć, więc idziemy szybko, bitcoin nic się nie zmienia, nic się nie zmienia jak w kalejdoskopie e, lub u tego trenera, jak tam u pana, u mnie bez zmian, nie pamiętam jak on się nazywał e, i zobaczcie, mam tutaj ładną e, ładną, ładną już range i konsolidacja jest tutaj cały czas, już nie będę tego mówił, po prostu yy, gwałtowne wyjście tego rynku będzie i tutaj uwaga, słuchajcie, teraz będzie najlepsze będzie albo w górę hi, 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 albo w dół <grym> yy, dlatego, że w tej chwili już jest tyle oczekiwania, tyle wszystkiego, że no, y, ktoś musi spowodować tą reakcję wulkaniczną, tak? Ktoś musi spowodować na razie nie ma nie ma tutaj wyjścia, dopiero takie, nie wiem, na razie zobaczcie, mamy takie wyższe jakby tutaj dołki, tak? I jeżeli ta konsolidacja będzie odbijała tutaj powiedzmy powyżej tam 30, 3800, no to bardziej będzie szła tutaj na breakout, a potem no zobaczymy, czy będzie ten breakout, bo ani nie było go w tym miejscu, ani w tym miejscu, chociaż były takie silne ruchy. I taka była właśnie, kurde, zbita, ten, zbita część słoika z ogórkami. Dla przypomnienia, jesteśmy cały czas Ktoś pewnie sobie dopowiedział z boku w dupie, dokładnie w jednym, i czekamy na rozwój sytuacji. El situation rozwojem Ethereum, to samo. Kończy już tutaj się miejsce na Ethereum i zobaczcie, nie ma wolumenu, nie ma reakcji. Tak jakby po prostu to i tak było po prostu nieważne. Tak? Było po prostu nieważne. Więc czekamy na dalszy rozwój. Tak jakby coś miało tutaj nadejść, coś, coś miało się zmienić. Um, jeszcze szybko zobaczymy tylko SP500, które też nie bardzo, zobaczcie, yy, zaczyna dopiero opadać, tak jak mówiłem rano na update że uwaga, tutaj może być strefa dystrybucji, wyszliśmy i zaczyna się tutaj nieciekawie, ale dzisiaj też są wiadomości, które no, mówią, że może będzie właśnie to spotkanie yy, nie, bliskiego trzeciego stopnia. Zobaczcie, też jest konsolidacja na Black Bull na przykład i ono szybciej wyszło tutaj właśnie dołem. No i tak jak mówiłem, że jeżeli tu wyjdziemy poniżej tego supportu, to my mamy kolejny na 4000, a jak nie, to kolejny tutaj na, na właśnie 3800. Zaraz przejdziemy sobie do wiadomości, bo tamte są ciekawe, cóż, rynek, rynek tutaj rynek obligacji Spójrzcie, zmierza już do tego targetu 3,2%, już mamy 3%, więc stawiam, że będzie to taki właśnie double... Myślałem, że ktoś mnie tego, ktoś mnie pożenił łomem. Double top. ok. Nie wiem, to się tak otwiera. Yy, double top. W, na, w, na, w, tym, yy, w najlepszym wypadku. I później odbicie i byłoby całkiem fajnie. Ale uważajmy, bo przebicie tego będzie oznaczało nowy... Wymiar od około 10 lat, wtedy giełda, zobaczycie, będzie cierpiała jak, hu, hu nie wiadomo, zobaczcie, wtedy przebijemy, powiedzmy, barierę 3,5% i znajdziemy się powyżej od 2011 roku, właśnie tutaj w oprocentowaniu. Więc, huh, będzie nieźle. Wix, strzel do góry. Nadal jesteśmy w tej strefie pompy, pamiętacie? Wix, pomp, tutaj daliśmy sobie to. Będąc, nie wiem, w 2021 roku gdzieś tutaj, tak jakoś to wyliczyliśmy. No i cóż, dolar wraca nam chyba do. Tak, dolar robi ten round, tutaj i ani myśli spadać, tak? I raczej będzie to właśnie ten scenariusz, oczywiście tutaj troszeczkę jest inaczej. I być, być może idziemy znowu też na spotkanie. I potem pytanie będzie tylko, czy zrobimy retest? Jeżeli tak, to będzie to wyglądało bardziej na te spotkania z, z poprzednich, nie wiem, dekad. Które po prostu były szarp taki do dołu, następnie szarp do góry, szarp do dołu, szarp do góry, i dopiero później stworzył się taki duży dystrybucyjny tutaj round, trwający, nie wiem, przez jakieś dwa lata, i wtedy dopiero była taka odwróć. Dobra, już się tutaj rozgadałem. Eee, waluty, no cóż, euro do pln tak szybciutko. Euro do pln eee, Na razie, na razie można tutaj Można też zobaczyć też. Zobaczcie, zejście. Za każdym razem, jak mamy jakąś figurę, jakąś formację, to znaczy, że cena coś tutaj zatrzymuje się, konsoliduje się, jest jakieś wyjście, czekamy na jakieś wydarzenie, event. A w tym wypadku, w tej chwili, dzisiaj, właśnie mówiono o wzrostu oprocentowania, właśnie banku EU, w tym w Centralnym Banku Europejskim. Także nieźle to się zrobi. Dolar jeszcze bardzo podobnie, też spójrzcie, dolar też można narysować tutaj, zobaczcie, cały czas takimi rundami, rundami. Teraz mamy. Troszeczkę odwrócone to. Troszeczkę mamy odwrócenie. I zobaczcie coś w tym stylu też cały rynek czeka na jakiś znak. No, widać to, że po prostu czeka na to, żeby ktoś go rozegrał. Yy, Tron nic, nic nowego. No w sumie te top monety nic nowego tutaj się nie dzieje. Matic. Wszystko czeka tutaj na dole. Atom. Też czeka tutaj na dole, zobaczymy czy jest dywergencja, jest dywergencja na tomie na dniówce, więc uważajmy, jest dywergencja na tomie na dniówce. Zwykle dywergencja, ta bullish taka tutaj widać, zaczęła się już dziać od jakiegoś czasu i wolumen nam spada i cena nam spada, to też jest znak taki bullish, no może by było jakieś oderwanie. Alice, Alice zbliża się do naszego setupu, nie wiem czy pamiętacie na telegramie, pamiętacie wczoraj. I w ogóle o ostatnich paru dni mówię właśnie o tym układzie 4 i dwusetki, ta żółta linia. I jak te monety są, no to zwykle w takim układzie to zwykle jest taka pompa. No i wczoraj też dałem jeden setup na, do widzenia na dobranoc. I mówię, bo już pilnowałem go cały dzień i mówię, dobra, uwaga, przypomnienie, o tam nie wiem, co to było coś tam takiego i 50% tak w górę, więc. Nie wiar nie pamiętam co to było. Także. To są losowe układy. Nie to, że dałem akurat zrobicie. To są losowe. Tych monet jest bardzo dużo, ale zauważyłem, że właśnie ten układ 4 godzinowy potem na jedynce, jaki jest retest 200 tej średnio, średnio -kroczącej, no to wtedy, no to wtedy właśnie istnieje szansa na taką pompę, jak jeszcze Chop Index szybko urośnie, taka konsolidacja. Band się ładnie wystrzelił tutaj. Ostatnim razem, jak sprawdzałem, band to był gdzieś w tym miejscu. Zostawiłem sobie ten rysunek tutaj, więc wychodzi, że może jesteśmy właśnie tutaj w początku, oj, w początku tego i tej właśnie wiosny, spring. Nie wiem, One Earth, dzisiaj też podałem i tutaj zaczyna być takie, zobaczcie, no duży dosyć wolumen jest, taka jakby akumulacja i też jest rite z tej dwusetki i na czwórce ta dwusetka się wyżej znajduje i pierwsze było podbicie. Teraz może będzie jakaś konsolidacja, no nie wiem. Target takim się wydaje realny tutaj do yy, czyli około 30%. Taki realny oczywiście nie mam pojęcia co da bo nie, nie ma tego PCX. Okay. Też zobaczcie ładnie wyszedł tutaj. Spójrzcie tu był właśnie taki retest i teraz zobaczcie to wszystko jest jak taka korekta i tutaj tworzy się właśnie taka konsolidacja. Ja czekam, aż on zacznie wychodzić, czyli mniej więcej za dolar 10 będzie, bo dopiero wtedy coś tu pokaże możliwość wyjścia do dolara 30, ok? Też takie 20%, może week wyżej, nie wiem, tak jak tutaj, ale na razie to jest taki, e, dla mnie to jest trochę zbyt, zbyt tutaj ryzykowny, jeśli o to chodzi. A jeszcze Falcon też dzisiaj mówiłem. Falcon jest taki ciekawy, no e, o to e, spójrzcie, ładnie pchnie się powolutku, 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 zbliża się tej dwusetki <coughs> na czwórce. Okay. Ale cały czas jest ponad, zobaczcie, 200 na, na tym, na jednogodzinówce. I zobaczcie, tutaj ta ten linia też nas suportuje. Nie wiem. Miejcie też tutaj alarmy, sobie tego ja sobie też postawię, tutaj alarm, bo takie Wiki tutaj strzelają. I zobaczymy, jak ten Falcon będzie. I co tu jeszcze mam czasu? Chwileczkę. Tronicz pokazywałem. TLM, TLM podobnie wygląda, i TVK, ok? I one mają być też listowane tutaj na. Na tym, na Krakenie dzisiaj miał być listing e, Genso, ale nic tutaj z tego nie było jakichś reakcji, także to by było na tyle, jeśli chodzi z monet. Przejdźmy do. E, przejdźmy do. A jeszcze to jest, zobaczmy sobie. No właśnie, nie wiem czemu, ale Brave mi się po prostu odłącza. Po prostu mi się odłącza ten Brave, nie wiem czemu. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Weźmy sobie na High Block Capital. Zobaczcie, już po raz któryś to odpalam. Tam po prostu mi się wyłącza ten Brave, nie wiem tak, cyk. I po prostu cyka. Cyka jak stary zegarek. Jak stary zegarek. Zobaczmy. Yy, bida nawet na tym. Jest bida nawet na tutaj na highblock tych. Zobaczcie. Mniej, mało w ogóle pozycji jest otwartych. Mało. Jak sobie zobaczymy jeszcze tutaj. Zobaczcie na chwilkę. Można by było nawet na takim czymś wyrysować pewne prawdopodobieństwa. Więc zbliżamy się do jakiegoś ruchu. No zbliżamy się niemiłosiernie. Niemiłosiernie, niemiłosierny. Co tutaj jeszcze możemy, możemy jeszcze zrobić? Nic, idziemy dalej. Więc zobaczcie, ceny domów, ten wykres. Spójrzcie, ceny domów tutaj, to jest na niebiesko, jak się poruszały, OK. I spójrzmy na daty. Bardziej nam tutaj bliżej jest do lat 90. i tutaj, więc spójrzcie, tu był tutaj był właśnie ten e, kryzys, powiedzmy, i zeszliśmy, ceny domów zeszły tutaj właśnie e, na dotkomie, mniej więcej a później, zobaczcie, od dotką uu, poleciały w górę. Poleciały w górę. To są realne ceny, pamiętacie? Realne ceny. nienominalne, realne. I zobaczmy, zobaczmy, tutaj był kryzys 2008-2009. Spójrzcie, ta bańka pękła i spadliśmy. I teraz zobaczcie, gdzie jesteśmy. Więc, jeżeli ktoś mówi, że nie ma bańki, nie ma tutaj nic, nie tego, że ceny nadal są tego i są relatywnie popieprzone, ok? To nie wiem, ale ktoś chyba dawno nie lizał po prostu jakiegoś kija z lasu. Tak mi się wydaje. Ok? Szupa machola, jak nic. I spójrzcie, wzrost populacji cały czas postępuje, ale spójrzcie, co dzieje się z kosztem domów. Więc patrząc na ten wykres, widzę, że znowu może być przecena. Spadek tutaj bardzo ładny. Tym razem Polskę też zahaczy, bo w Polsce już dzieje się bardzo źle. Ale spójrzcie, za każdym razem ceny. Okay, tu od lat 40 ceny były wyższe po spadkach. Realne ceny były wyższe. I spójrzcie dlaczego. Dlatego, że koszt budowy też był tutaj bardzo duży. Jedynie co mogło obniżyć ceny domów częściowo Real homesów, to właśnie nowe typy budowy, typu domy 3D, domy z jakichś modułów, domy z jakichś tam balików, czegoś tam, różne nowe i mniejsze wymiary. Okay? Ale spójrzcie, jak rosną koszty budowy. Więc to są bardzo dwa ważne wskaźniki. Pierwszy, że nie liczyłbym na jakiś taki armagedon, który będzie nie wiadomo co i będzie się utrzymywał przez XXX x, x lat. Tylko prawdopodobnie będziemy mieć przecenę, która potrwa dosyć, nie wiem, 12 miesięcy, może 24 miesiące okay, zanim się zbierze. A następnie y, znowu te ceny odbiją i to pokazuje teraz, co się tutaj, jak się zachowuje cała cała gospodarka. I zobaczcie też, a ten wykres, ten, ten, y, y, koszty. Chodzi tutaj o materiały, tak? I spójrzcie, materiały idą cały czas do góry, więc stawianie na commodities, czyli na różne towary, różne metale, różne pół, jakieś tam, nie wiem, e, różne środki, które są używane do budowy, do czegoś, coś realne, ma swoje uzasadnienie. Zobaczcie, jak idą. Czyli możemy mieć przecenę na commodities niedługo. Wraz z cenami, właśnie tutaj e, tego, Wła wraz z cenami, właśnie tutaj real estate. I w Polsce będzie to bardzo e, bardzo podobnie. Okay. Populacja cały czas rośnie, ale jak wiemy, nasi koledzy z World Economic Forum próbują się do to zatroszczyć, żebyśmy przypadkiem się za bardzo nie rozwinęli i trochę poupadali. To już chcemy być nieźle. Zobaczcie, dalej. E, Europejski Bank Centralny podnosi stopy procentowe w lipcu, pierwszy raz od 11 lat, czyli pierwszy raz od kryzysu jaki był, podnoszą stopy. Okay? Przypominam, że w Polsce te stopy już poszły do góry, już poszły do góry, a w Europie dopiero idą, więc jeżeli Polska już ma bardzo ciepło podmiską, to co dopiero będzie teraz, jak oni zaczną stopy pompować? Zobaczcie, co stało się z Fedem, znaczy, co stało się w Stanach jak ten, jak takie coś jak, jak poszło, a w Stanach, zobaczcie, kredyty konsumenckie czy skąd wiemy, miniratki, miniratki idą po prostu jak ten, jak woda, tak jak woda. cały czas ludzie wydają z kart i różnych kredytowych kart, różnych miniratek, różnych quick różnych tamten i cały czas idą, wzrosło to 10,1% w kwietniu, a gdzie dopiero w maju, tak także tutaj właśnie te borrowingi, te, te pożyczki wzrosły ponownie w kwietniu i tu miały właśnie ten record jump, czyli w ogóle tego, wyprzedziły rekordowy skok porówna, porównany tak z wysokim skokiem w, w tym, w miesiącu poprzednim. I tu właśnie napędzane są właśnie tymi wysokimi, wysokimi cenami. Totalny, totalne tutaj zadłużenie cały czas tego, tego wzrasta i te dane, które oni podają wszędzie mówią, że nie są skorygowane o inflację. Kumacie? Nie są skorygowane o inflację. Więc mam tutaj dane naprawdę czyste. A skorygowane o inflację, to już by w ogóle wypieprzały poza horyzont. Wydaje mi się, że dlatego nie publikują takich danych, ponieważ nie mają pozwolenia właśnie z tego, z rządu, z Bidena i innych. Oni na pewno tam oglądają te wszystkie dane i widać, że nie umieją sobie poradzić. Więc wydaje mi się, że Fed liczy na ten spadek tej inflacji. A pamiętacie z tego poprzedniego tam wykresu. Nie ja chyba, muszę, go, muszę te cztery wykresy muszę wlepić. Jeżeli mamy inflację i ludzi nie stać już na dobra, to następnie powiększanie deficytu, czyli trade deficyt, czyli import dóbr tańszych jest antyinflacyjne i tym samym zaczyna nam to jest inflacja, jednak, jednak spowodowane jest to tym, że GDP spada, czyli. Oryginalni producenci w państwie nie są w stanie konkurować z naszymi dobrami i po prostu zamykają się, dlatego produkt krajowy brutto spada. Aż do momentu, aż ta inflacja spadnie. Tutaj i wtedy znowu można, znowu można obniżyć stopy procentowe, tym samym dając tym, tym wszystkim tutaj no, firmom kredyty, inwestycje i rozruch. I tym samym zamykać powoli te dobra niskoinflacyjne, żeby gospodarka się rozkręcała. Więc teraz jesteśmy na etapie importu, tak jak widzieliśmy w poprzednich wiadomościach, tych tanich dóbr. Widać, że Fed podnosi stopy, i widać, że już się zatrzymuje się, widać, że dużo firm upada. Więc jeszcze podejrzewam, jesteśmy w jednej trzeciej tej drogi, wkrótce będzie ona, ale ona bardzo szybko postępuje. Ta droga, wydaje mi się, że. Na jakimś etapie będą musieli znowu zacząć drukować i wszystko robić, dlatego myślę, że musimy przeżyć te wakacje. I tak jak oni zapowiadają, że w ogóle to długo wszystko, coś mi się wydaje, że koło września, października, listopada będzie odwilż, to by była ta nasza odwilż, której moglibyśmy byśmy coś jeszcze załapać i oni będą to drukować. Tylko wiecie, jeżeli tego kryzysu nie będzie, z 2-3 lata powiedzmy, nie będzie się ciągnął ten kryzys, i oni już zaczną to drukować, żeby, nie wiem, tam wygrać wybory, czy tam coś w ogóle poprawić, to yy, nie wiem, ale. Pff, ja bym chyba, nie wiem, zbierał futra z każdego szczurek, jak go złapiecie już teraz, bo będzie naprawdę kiepsko. O kurna, będzie naprawdę kiepsko. Będzie. Będziecie wtedy mogli sobie robić NFT-ki z szczurofutrek na przykład, nie? Także bardzo ciekawie to będzie wyglądało. No i dobra. Zobaczcie tutaj jeszcze inne wiadomości. Z Zdobytych informacji tanieją niektóre materiały budowlane, na przykład styropian, stal, płyty meblowe. Chodzą też słuchy, że huty odzywają się do hurtowni w sprawie sprzedaży stali. Te z kolei niechętnie biorą, ponieważ popyt spada, może w końcu ceny wrócą do normalności. Dodatkowo jeszcze dużo hurtowni, dużo hurtowni nie chce, okay, nie biorą, nie tylko, że popyt spada, ale kupiły dużo dóbr innego typu, wysokoinflacyjnych. Czyli pamiętacie, jak mówiłem, że część z firm utopi się w tych cenowy, wysokich cenach, zostanie z nimi, podczas gdy ceny zaczną spadać. Oni będą musieli sprzedać poniżej. Poniżej. Niestety, taki jest proces. To nie jest coś nowego. Ja tutaj nie wymyślam, ani nie robię jakichś rzeczy. To jest po prostu normalny proces. Tylko byśmy się tego nie uczyli. Po prostu się tego nie uczyliśmy. Po prostu byliśmy kurna głąbami i tyle no, Ja też dopiero uczę się tych wszystkich rzeczy. Jakbym wiedział to już od 10 lat, to by w ogóle można było inaczej tutaj wszystko rozegrać. Ale no niestety, no takie życie. Tylko, że trzeba iść do przodu i patrzeć. Ja teraz cofnijmy się na chwilkę do tematu tego Bitcoina. Jeszcze odnośnie tego BAL TV, Opublikował, zaraz się tutaj pierwszy, krypto wcale nie musi być w kodzie zapisane. To co mówiłem, że może wiecie, jest jakaś analiza w kodzie, coś takiego. Na chwilę obecną wystarczy L2, pamięć, w procesorze, która będzie wykonywać inne obliczenia, czyli niby będzie zaprogramowana, suma, tylko nie wiem jak ten, nie wiem jak może być. Pro, no dobra, suma energii się zgadza, ale druga ukryta warstwa w procku robi, aha, to layer 2, co chce. Dodatkowo może być w biosie karty graficznej druga warstwa programu, bez dostępu do przeciętnego zjedzacza chleba. No i tutaj właśnie można by było zrobić dompy różnego biosu, prawdopodobnie ci, co podkręcają kartę, od razu by zobaczyli jakieś anomalie. Tutaj, o to, o to, o to tam jeśli mi odpada. O ile w kodzie prosto to się szkole, dokładnie. O tyle w samym procesorze graficznym, producent, jakiś randomowy Chińczyk, może namieszać i nikt bez specjalnych umiejętności tego się nie dowie. No tutaj też, i tutaj zobaczcie, mam drugi jeszcze e, temat, taki bardziej e, opis. Jeszcze odnośnie tego, co Baltiv opublikował, miałem kiedyś kolegę, który zajmował się ukrywaniem działania programu w programie. Kiedyś było takie popularne, to w latach 2095. Mianowicie chodzi o to, że na pierwszy rzut oka program dodaje, ale jeżeli, jeżeli przyjdą odpowiednie dane, to w wyniku działania takiego programu dzieje się coś innego, co niekoniecznie jest zauważone przez obserwatora użytkownika. Takie skutki uboczne używane są w podatnościach, atakach hakerskich itd. Odnośnie FPGA, to jest konstrukcja procesora, obudowa i ASIC, to faktycznie kolega polecał, poleciał pojęciami, które nikomu spoza branży się nie, nie powiedzą. Nic nie powiedzą. Chodzi o to, że ASIC jest wypalony w krzemie. Raz ustalona struktura i sposób działania większości GPU, CPU, natomiast FPGA to układy programowalne, których działanie można przeprogramować. Czyli na przykład taki procesor ma właśnie taką obudowę i można, można ten. So na przykład często jest, jak jest uszkodzenie płyty głównej, no to na przykład robi się ten desoldering, de tak? o ile dobrze to jeszcze, jeszcze pamiętam z takich czasów. Czyli de facto zmienić sprzęt. Jest to rozwiązanie stosowane w prototypach lub w specjalistycznych urządzeniach. Bardzo drogie rozwiązanie, praktycznie nie stosowane dla zwykłych konsumentów. Także Także można tutaj właśnie przeprogramować, więc tutaj można było coś się zmienić. Także dochodzi dużo różnych rzeczy, ale ogólnie widać, że typowa taka moc obliczeniowa, jaką była przekazana właśnie w tym, w tym filmiku, no nie za bardzo, ale nadal. Moja teoria, w której mówię, że jeżeli Bitcoin to jest AI, jeżeli cała ta, to wtedy praktycznie nie ma tego ukrycia, no bo jeżeli wchodzimy do domu, który jest tym czymś, no to jak możemy stwierdzić, że czymś nie jest, jeżeli wiecie o co chodzi. Tutaj, jaranie się grą, bo jest na Unreal Engine, to jak jaranie się pracą hydraulika, bo skupował beton, z tą makitą, albo pracą fizyczną, bo na dobre nożyczki. Albo pracą Fryzjera, bo ma dobre nożyczki. Jak sobie Fryzjer zrobi sam nożyczki, to faktycznie może być problem, ale samo wykorzystanie tych typowych totalnie nic nie gwarantuje. Chodzi tutaj o to, że wczoraj mówiłem o tym właśnie tym, tym projekcie, tam nie wiem, całkiem dyskoteka była, i potem mówiłem o tym drugim projekcie, który jest budowany na Unreal Engine. O to chodzi, że projekty, które będą używane na bardziej zaawansowanym silniku, będą miały raczej więcej do powiedzenia, bo będą mogły wygenerować różne bardziej wizualne efekty. W tej chwili, to ja mi tam właśnie w tym komentarzu było, że nie ma, nic nie gwarantuje i nie ma produktu. W tej chwili 98% blockchainów nie posiada żadnego produktu. Wszystko jest in developing mode. Wszystko są na razie obrazki, demka, jakieś inne rzeczy. Więc pewnie, że nic nie gwarantuje. Tylko o to chodzi, że jeżeli w tej chwili e, wejdziemy, powiedzmy, sprawdzimy coś i ryzykujemy, czyli to jest właśnie inwestycja, więc wysoka ryzyko inwestycji potem e, zwraca na przykład bardzo wysokie jeldy, bo potem już inni się zainteresują. Na przykład kryptowaluty nie są znane dla przeciętnego zjedacza chleba, dlatego na przykład dają takie zyski, coraz więcej ludzi w nie chodzi, coraz więcej widać tych rzeczy. Metaversów też nikt nie wie. nft to już w ogóle praktycznie nikt nie wie, co to jest się dziedzictwem, czemu te obrazki, czemu. Ale jeżeli te obrazki później będą wykorzystywane, powiedzmy, dwa lata później w jakimś świecie, w jakimś coś lub czymkolwiek, to nagle ktoś powie, czemu tego nie kupiłem, czemu tego nie kupiłem? Także mówię, news z Ukrainy, nie sprzedali 35 milionów ton pszenicy w 2021, teraz wywożą ile mogą do PL transportem kołowym. Nowe... Momencik. Nowe... Nowe, yy, nowe zbiory... Będą niższe o 1 trzecią od 2021, ale 2021 był rekordowy. Nie są w stanie szybko wywieźć to do PL, bo infrastruktura kolejowa rozpierdzielona, a porty stoją. Polski rolnik będzie miał prawdopodobnie kolaps, bo drogo nawozy kupił, drogo obsiął, drogo zbierze, a ukraińska pszenica będzie tańsza. Czyli import czego? Nisko inflacyjnych dóbr. Pamiętacie? Każdy, kto zakupował bardzo dużo, będzie prawdopodobnie teraz płakał, jeżeli te wszystkie niskoinflacyjne rzeczy będą naprawdę dostępne przez jakiś czas. Przez jakiś czas dokładnie. Także widzicie, że jest tutaj działanie, jeżeli takie coś będzie, to jest typowe zaplanowane działanie rynkowe destabilizujące, właśnie wszystko, a tych, a najwięcej, tych, którzy chcieli się zabezpieczyć, tych mądrzejszych. Wszystko, widzicie? Także widzicie, że nauka rynku. Daje bardzo dużą przewagę nad pewnymi sprawami. Nie są to działania aż tak, wiecie, losowe. Tutaj jeszcze przypominam, macie jeszcze chyba dzień, tutaj, jak wejdziecie na Swissborgowy tele, Telegram, tylko Telegram też, ale i Twitter. Tutaj jest bardzo prosto, wystarczy tylko zalogować do Swissborga na tym linku tam, żeby dostać właśnie wjazd na tą whitelistę do tego Genesis Membership. I, i dać ten, i dać, yy, i dać tutaj swoje SwissBorg ID i Metamask Wallet. Także takie, takie rzeczy tam gdzieś widziałem, ktoś tutaj właśnie przysłał. Yy, ostatnio kolega, kolegi za wschodniej granicy opowiadał mi historię o swojej znajomej, która jest dosyć bliską krewną Kardylowa, tego z Czeczenii. Powiedział, że ostatnio ta grupa poprosiła o szkolenie, jak odróżnić język polski od czeskiego. No, niekoniecznie to coś musi znaczyć, ale różne scenariusze trzeba mieć na uwadze. Dokładnie. Dokładnie. India, tym samym, zobaczcie, testuje nuklearne tutaj pociski. E, pamiętacie, jak India na World Economic Forum mówiła, że to będzie New India, New Coś tam e, chce wybić się z cienia Chin. Także coś tu już nie gra, tak? Tym samym EU planuje, e, planuje e, wykluczyć korporacyjne, prywatne jety. Z tego właśnie green tutaj green tego wszystkiego, czyli oni będą mogli zanieczyszczać te swoje rzeczy, tak, ale po prostu no to my będziemy myć się już chyba w kropli wody albo kropli czegoś innego. Do widzenia i tutaj zobaczcie tu ktoś mi znowu podesłał, dlaczego te monety były takie, znowu nie patrzyłem tych monet z tych bagów, no może jutro nagram, po prostu zbyt duże wiadomości, są zbyt duże wiadomości. Tutaj właśnie jest niby Kaudo i tutaj właśnie Kaw ekosystem. Jakiś Coffey'e Kluk, o Mirapella, coś takiego. Nie wiem, niby coś tutaj znowu się zbiera. Tak jak wtedy mówiłem o tym kał, też kupiłem trochę tego. E, mam tam, ale pff, czy z tego będzie? O, tylko jedna baba z Chin wie z kuną razem, śpiwającą co wieczór. No i zobaczcie. Pracownik socjalny wystawił skierowanie do sklepu społecznego, gdzie klient będzie mógł wykorzystać 200 punktów, aby zakupić produkty, czyli zbliża nam się kartkowanie, a właściwie punktowanie, punktowanie. Chodzi o oczywiście o socjale. Więc przydział już zaczyna się tutaj e, ruszać. Powoli. Powoli od tego, powoli do tamtego. Ale jest bardzo dobra wiadomość tutaj. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest dziki trener, ale e, rekordowe ceny paliw. Spójrzcie. Wszelkie różne wiadomości na temat tego, wszystkiego, co się dzieje, te duże rzeczy, czyli World Economic Forum, Klaus, to, że będziecie pływać w zimnej zupie, to, że będziecie tam, nie wiem, powoli odsedzać od swojej ciepłej kupy ciepło, czyli będą jakieś na Allegro pewnie dostępne filtry, z tego, z tego powodu już zaczynają docierać do mainstreamu i właśnie takich kanałów. I o to właśnie chodzi. Coraz więcej ludzi będzie o tym wiedziało. Masa ludzi, która. Nie jest w ogóle z tym, nagle zacznie słuchać swoich tych przewodników i wtedy po prostu zostanie zwrócona jako target na właśnie te wszystkie rzeczy. I już nie będzie tak łatwo manipulować tym, powiedzmy, złym aktorom, a po prostu ta masa zostanie rzucona w inny wir. Także, tak jak mówię, spokojnie, róbcie tyle, ile możecie, inni, więksi, wyżsi będą też robili swoje i wtedy będzie przekabacenie. Tak zwany Interceptor, to co było na Fiat Marines. Spójrzmy, już jesteśmy bliżutko. Bliżutko, tak jak tutaj. Najbardziej, bardziej popularnie jest dla mnie ten, ten właśnie. o to i to. OK, Te dwa tutaj sektory bardzo podobnie wyglądają. Więc czekamy. No po prostu czekamy. Już jest, nie wiem, jesteśmy bliżej niż tego. Potrzeba było nam, żeby był jakiś spadek taki, to potrzeba było jakiś mega, mega, mega. Obrzydliwie ee, zły news, żebyśmy polecieli, wtedy by było takie wykasowanie. Crypto Bubbles, mówię, niektóre monety, nie wiem czemu tak się tutaj to porobiło. Um, nie wiem, niektóre monety ładnie znowu lecą, i inne znowu tak po prostu na zmianę. Czyli kapitał krąży z monety na monetę, z monety na monety, z monety na monety. Także mówię tutaj, USTC. E, Minus 7%, jak coś tam jeszcze grana US, UST. Także ciekawe. Tutaj zrzutka potrzebna. Bardzo dużo, bardzo dużo tego pieniędzy. Także nie wiem, dajcie jak coś to możecie. Mówię, szkoda, że jeszcze nie ma właśnie dostępnych tych zrzutek w krypto, bo to na pewno podniosłoby jeszcze bardziej. Wiecie, teraz ludzie mniej będą na pewno dawać na takie rzeczy, bo sami nie mają pieniędzy, sami liczą grosza. Chociaż niektórzy raczej mają to gdzieś i biorą miniradki nadal, żeby jechać bez tego, bez y, trzymanek, jak y, w Metal Solid 2 Hideo Kojima po bandzie pojechał, tak? E, I ten, no i cóż, no i tak będzie. Także macie tutaj tego, no link będzie pod opisem, no i, i dajcie coś, jak możecie. VeChain, zobaczcie, VeChain jest bardzo excited, bo będzie official blockchain partner dla UFC, ok? UFC, będzie właśnie coś takiego więc, prawdopodobnie będzie tutaj um, różne. No właśnie to jest moje pytanie: czy UFC teraz będzie używał WeChaina jako swojego po prostu partnera do dystrybucji różnych, powiedzmy to, jest napisane Integration into Key Level Asset? Czyli wygląda na to, że cały brand UFC będzie zbudowany na WeChainie. Wiecie, tak jak. Na przykład UFC ma, teraz będzie dystrybutowany, miał różne rzeczy i właśnie to mnie interesuje, czy to będą tylko jakieś tam asety typu, nie wiem, jakieś rękawiczki, czy będzie to pełnoprawny blockchain, znaczy ekosystem, gdzie będą właśnie różne wirtualne spotkania i wszystko inne, czyli coś podobnego zaczyna się tutaj dziać, jak czekaj, jaki to jest taki projekt tutaj znienawidzony bardzo, który mówiłem, że wszyscy inni będą iść swoją drogą, bo pamiętajmy, że UFC ma na chillis, czyli Socios, tak, już swoje różne układy, ale to nie jest jakby pełna forma, to są tylko takie e, ichne e, po prostu gadżety, okay? ale pełnoprawny ekosystem nie jest tam zbudowany. I wygląda na to, że coś mi się tu wydaje, że może być budowany na czymś takim. A dlaczego na przykład wybrali Wiczeń? Dlatego, że Wiczeń już od 2017 roku specjalizuje się w antypodrabianiu różnych rzeczy i ma swoje autorskie różne wykonania. Tak jak na przykład powiedzmy ten nft to go co pokazywałem, że ci, ci brandowi, różni, e, ten, brandowi różni producenci będą mogli wykorzystywać. Tak widzę, ma swoje. co działa chyba na winach, na jakichś tam torebkach, coś takiego. I dlatego prawdopodobnie kupujący różne rzeczy UFC będą mieli gwarancję, są to oryginalne rzeczy. Wiecie, teraz jest dużo tych różnych tap-outów, koszulek, wszystko, które są gdzieś tam drukowane w Chinach. Nigdy nie widziały UFC, w ogóle brand nie stały w kontenerze obok. Okay? I prawdopodobnie się to zacznie zmieniać, więc... Obserwujcie, Wiczenia i tak jak mówię, znaki tutaj zachodzą. Wszelkie duże, różne kampanie firmy będą musiały mieć metawersowe różne rzeczy i takie, i takie sprawy. Może nie będzie metaversu na wieczorny, ale tym samym wszystkie inne rzeczy stworzone na wieczornie, będzie można zrobić jakiś cross most do innego metaversu, którego UFC nie ominie. Będzie musiało być coś takiego. Przykro będzie musiało. Pomyślcie sobie, że będzie można wejść w metaversie na match UFC, w której nigdy byście inaczej nie byli, nie będziecie oglądać go w telewizji, a na przykład w Realu będziecie mogli wejść. Dzięki jakiejś tam projekcji live 3D, coś takiego e, i ten. Na przykład e, Musible ma taką projekcję, gdzie normalnie koncert jest na żywo i widać takie rzeczy. To jest dopiero początek, a oni z większą kasą mogą mieć jeszcze większe rzeczy. Jeszcze większe rzeczy. Bitcoin magazine, to jest ciekawe. Zobaczcie, nie wiem, czy jest to akurat jakieś, nie wiem, pff, jakaś wtopa czy coś, ale spójrzcie. Fed zaczyna wyceniać, wyceniać różne rzeczy w Bitcoin macie? FED wycenia już w Bitcoinie. Dobre, co? Dobre. Um, tutaj właśnie jest dobry, dobry artykuł. Chodzi o to, że planują... Nie wiem, czy dobrze rozumiem to właśnie, bo dopiero tak otworzyłem to, tylko tak przeczytałem jednym, jednym tutaj okiem. Chodzi o to, że planują coś takiego, że będą dopłacać do tam czynszów, jeżeli ktoś oszczędza na depozyt do kupny na dom, i później, że 6 tysięcy, i tam chyba za, i tam będą obcinać socjalne dla tych, którzy mają oszczędności większe jak 6 tysięcy, czy tam do 16 tysięcy, i tym samym suportować tą bidę-bidę. Yy, tak? yy, nie wiem tylko właśnie dlaczego, ponieważ większość tych ludzi, którzy biorą zasiłki i jakby, no nie wiem, i tak mają domy socjalne. Także nie wiem o co tutaj za bardzo chodzi. Jedna jest tylko myśl wspólna: chcą ze średniej klasy wydrenować znowu kasę dać tym najbiedniejszym, by bez jakichkolwiek y, y, ludziom, którzy bez jakiegoś formy tam się starają o coś y, i po prostu kupić sobie elektorat. Tak to dla mnie wygląda. No i oczywiście tutaj mówią o, o budowie domów, że mieli 300 tysięcy domów y, w połowie 2020 roku, oddać, znaczy y, dekady 2020. Mówi, że raczej nie, nie tego, nie osiągniemy tej liczby. No nie wiem, także... No, znowu będzie ten, ee, nie wiem, it's time to into bricks, czyli jakby wydrenować te benefity, czyli po prostu zmniejszyć, ee, zmniejszyć te benefity, zabrać je, i żeby umożliwić ludziom kupno w tych ramach pieniędzy, tak? Że, no nie wiem, ludzie mają problemy z przeżyciem, a nie <laughs> z innymi rzeczami. Nauczycielka pokazała przelew dostała 16 zł podwyżki. No i tutaj bida w tym temacie. No i teraz powiedzcie mi, macie w szkołach państwowych, tak, ee, takie, takie powiedzmy, tanich, tanie, ten, no, małe wypłaty dla nauczycieli, to jak na przykład nauczyciele mogą na przykład uczyć? Ja rozumiem, że edukacja niczego nas nie nauczy, bo tam nie ma jakichś rzeczy tych, ale na przykład to, co na przykład się uczy, to nauczyciel mógłby mówić, co jest pomiędzy wierszami, pokazywać różne takie rzeczy, które są w realu, tak, że to i to, ale na przykład jest to i to, i wtedy dziecko bardzo pamięta takie rzeczy, ale komu się będzie chciało, i tak będzie leciało dalej. Ktoś w restauracji powie, pierdolę, nie będę tego kładł, tego naleśnika, taki, tak i tak, Chłonie, niech żre przypalony, stary dyngacz, mówi. i tyle. I tak będzie się poruszał wszędzie, wiemy to z zakładów. Jeżeli zakłady dobrze, jeżeli jest rynek pracownika powiedzmy, i, e, a rząd będzie wspierał rynek pracownika teraz i pracodawcy nie będą mogli płacić dużo, to jakość różnych dóbr to będzie leciała na łeb, zobaczycie. Kurier na przykład będzie napierdzielał paczkami z samochodu, od razu, nawet nie będzie wysiadał. Pamiętasz taką gierkę Paperboy? No to właśnie tak samo to będzie wyglądało. Jep w ścianę. <grym> Okej? Okay. Tutaj nie wiem o co chodzi. Europosłowie zbierają podpisy pod wnioskiem wotum nieufności wobec szefowej. Tutaj. Nie wiem o co chodzi właśnie w tym, nie wiem. No tutaj niby, że zebranie tego komisji urszuli, żeby nie tego, żeby nie no... E, nie w, e, spowodowane zielonym światłem dla Polski w sprawie kraju, no nie wiem, takie pierdziele. Nie wiecie, e, my dowiadujemy się o czymś, żebyśmy tutaj myśleli w ogóle co innego. Więc ja bym tutaj obserwował, prawdopodobnie za 2-3 tygodnie pojawią się prawdziwe newsy, o co tak naprawdę chodzi. Bo nie chcą niby nam tutaj dać kasy, tak? Coś tutaj jest innego, coś tutaj, o coś tutaj innego chodzi. Nie chcą nadać kasy. Zobaczymy o co dokładnie tutaj chodzi. O co dokładnie. Ale na razie jest to tylko taki po prostu, wiecie, e, przywrócenie. Tutaj zobaczcie. To powiedział chciałbym powiedzieć tutaj Zikaj. A tutaj zobaczcie. O, come on, takie pyk, zobaczcie. pyk, pyk, pyk. A wiadomości są takie. E? Gapliński, o stopach procentowych i inflacji. No, że jesteśmy blisko do celu, tutaj dalej początku niż końca. OK. E, co ja mówię, dalej końca niż początku, ok? I uoo, że idziemy, nie? A na to? Znaczy ta Krystyna na to. O, come on, wcale nie. Przecież my będziemy y, zmniejszać, y, zmniejszać skup aktywów, czy to co Fed robi, i podwyżki stuprocentowych, czyli quantitative tightening y, z tamperingiem razem. Także zobaczcie, to minę. Tak, będzie twardo, damy sobie radę. Yy... Zrobię to jeszcze raz. Zi -hu! Yy... <grym> Dobre, co? Więc y, szykuję się jeszcze większe bagno w europejskim tej stylu i mamy pierwsze objawy Social Unrest, w którym ludzie wychodzą i będą strajkować, że waha jest tak wysoka. Także to jest pierwsze co, i się zbliżamy. Dziękuję. Do widzenia. Trzymajcie się, kupce trąbkę do pierdzenia. Pamiętajcie, jak zaczną się rany na banki i te inne rzeczy. Pamiętajcie o tych aplikacjach i tych różnych rzeczach, co mówiliśmy. Nie musicie nic tam kupować, ale po prostu, jak już będzie e, potrzeba, to już będziecie mieć te konta otwarte, okay? żeby przynajmniej mieć jakieś zawory bezpieczeństwa. Tyle w temacie. Nic więcej nie powiem. Goodbye, see you do widzenia. Pa-pa.